Wróciliśmy do Białogardu, ponieważ wiedzieliśmy, że podczas jednego spotkania z Państwem nie zdołamy powiedzieć i o rzekach, i o walorach turystycznych Białogardu. Stoimy w tej chwili w starej części Białogardu, która była otoczona murami wzniesionymi w XIV wieku. I były dwa wyjścia, dwie bramy. Jedna brama młyńska od strony północno-zachodniej i druga brama od strony południowo-wschodniej, zwana bramą wysoką albo bramą połczyńską, ponieważ tędy się wyjeżdżało w kierunku Połczyna. Brama miejska miała strażnika i do początku XX wieku była właściwie miejscem, gdzie zamykano więźniów, takim aresztem. Cóż możemy powiedzieć o tej bramie? Wysoka, ponieważ zbudowana na 10 metrów z cegły przywiezionej barkami przez jezioro, którego w tej chwili nie ma, fosę, której w tej chwili nie ma, na miejsce, gdzie te cegły służyły do budowy tych podstawowych elementów. Jest dwukondygnacyjna i ma piękny przejazd ostrołukowy. Jest, jak to kiedyś zdobiona układem ceglanym. Nie chcemy pokazać Państwu tego, co jest najbardziej dowcipne na tej bramie, mianowicie wmurowano tutaj strzemię dowódcy oddziału świdwińskiego, który to oddział przegrał z oddziałem białogardzkim w walce o krowę. No i ta walka o krowę między Białogardem a Świdwinem jest dotąd. A tutaj jest dowód, który Państwo sami sobie znajdą, jak przyjadą. Trzy fragmenty murów są świadectwem starości miasta. Nawet nie wiem, jaką długość miały mury, ponieważ pierwszy plan Białogardu, jaki się zachował, pochodzi z XVIII wieku i nazywany jest planem Ackermana od tego architekta, który w ogóle ten plan zrobił. Także nie wiemy, jaka jest długość muru. Natomiast wiemy, że u podstawy ma szerokość około 1 metra, wznosi się na 8 metrów. Fundament ma kamienny wystający do góry. No i oczywiście są tutaj co 23 metry takie punkty obserwacyjne, gdzie kiedyś, bo przecież mur służył do obrony i musieli tu być ludzie, którzy mieli miejsce na jakieś okienka do strzelania, sami musieli być chronieni, no i właśnie po to są mury obronne, a za murami rozciąga się podgrodzie. Mury zostały wybudowane na początku XIV wieku i przy okazji rzeki mówiłam, że kanałem, a potem przez jezioro nieistniejące, a potem przez fosę nieistniejącą docierały cegły aż do tego miejsca i wtedy właśnie wybudowano mury miejskie, kościół, bazylikę i jeszcze kilka budynków. Za murami miejskimi rozciągało się podgrodzie i Białogard miał dwa podgrodzia. Jedno właśnie od bramy wysokiej, zwanej Połczyńską, którą obejrzeliśmy przed chwilą, a drugie podgrodzie było po drugiej stronie miasta, przy bramie Młyńskiej, właśnie około młyna. Podgrodzia służyły do wykonywania drobnych usług rzemieślniczych i wytwórczych oraz produktów pokarmowych dla miasta Białogard. Tam były tak zwane rynki, tam można było kupić, zaopatrzyć się, a w razie napaści ludzie z tych obu przedmieść byli chowani za murami miasta i też oczywiście bronili grodu. Wewnątrz murów miasta najważniejszym budynkiem zabytkowym jest oczywiście bazylika pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, której historia sięga XIV wieku, czyli wtedy, kiedy włożono cegłę do murów obronnych, to wtedy też budowano kościół farny. Kościół ten jest naprawdę ogromny. Trzy nawowy, prezbiterium trójboczne. Oczywiście nawę główną pokrywa dach dwuspadowy z cegłą, natomiast nawy boczne są pokryte dachami pulpitowymi, ale jest tu kombinacja, dlatego że z prawej strony jest zakrystia,
a z lewej strony kościoła jest kaplica osobna. I właśnie na tym polega bazylika, że jest taka ogromna i ma dobudowaną ewentualnie kaplicę, duże prezbiterium i oczywiście wieżę. W 1880 dobudowano wieżę na planie prostokąta. Wysoka, wyniesiona do nieba, przykryta kopułą, która jest zabezpieczona miedzianą blachą. W tej chwili ta miedź ślicznie spatynowała, więc jest zielona. I oczywiście widać tam taki balkonik, gdzie początkowo były powieszone dzwony i tych dzwonów było 5. Każdy inny, innej tonacji, ale wszystkie były duże. No i niestety 4 największe w czasie I wojny światowej w 1917 roku przetopiono na zbrojenie. I został jeden, a teraz dostawiono jeszcze 3 stalowe, w związku z czym dzwonnica i tak pięknie dzwoni. No i oczywiście z wierzchu widać przypory, które są tak jak przy murach, szersze u dołu, zwężające się ku górze. Pięknie ułożona jest cegła, prześliczne gotyckie okna z witrażami i wewnątrz mnóstwo ciekawych rzeczy. Nie chcemy opowiadać, ponieważ Państwo musicie przyjechać i zobaczyć po prostu to na własne oczy, ponieważ kościół jest z akcentami barokowymi, bo wtedy był właśnie przebudowywany, w związku z czym jest naprawdę śliczny. Piękna jest ambona, piękne są filary ośmioboczne, które warto zobaczyć. Oczywiście organy z XVII wieku, także to wszystko, po to wszystko trzeba przyjechać do Białogardu. Stoję w tej chwili pośrodku Placu Wolności. Dawniej tutaj był oczywiście rynek, czyli centralny punkt Białego Ogrodu. I pomyśleć, proszę Państwa, że w IX-X wieku był to gród plemienny słowiański, że w XI wieku był to gród piastowski, w XII wieku gród książęcy. I tak się ta historia, proszę Państwa, zmienia. Słowianie stracili panowanie, przejęli to książęta pomorsko-zachodni, a w ogóle kiedyś podawano w urzędowych pismach, że Białogard znajdował się na Kaszubi. A my zatrzymaliśmy się tutaj dlatego, żeby pokazać Państwu, że wiele razy stary rynek, budynki przy starym rynku płonęły, łącznie oczywiście z kościołem. I w 1826 roku kupiec Jakobi był budowniczym tegoż właśnie starego ratusza, który jest za moimi plecami po tej stronie. On odbudował jeden kwartał, czyli całą tę ścianę rynku. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest niezwykle ciekawe, ale znajduje się poza murami miasta. No, stwierdziłam, że to jest doskonały akcent na zakończenie pokazywania przez nas takich podstawowych elementów starej architektury. Jest to bowiem budowla, która ma niezwykle ciekawą historię. Przed X wiekiem była kantyną, czyli świątynią pogańską. Na miejscu tym wybudowano niewielką kaplicę i w 1124 roku biskup Otto z Bambergu wyświęcił, czyli konsekrował tę kaplicę. Ale w połowie XIV wieku wybudowano na jej miejscu już tę, którą w tej chwili widzimy za plecami, czyli zupełnie zmienioną, z elementami gotyckimi, z cegły, na planie prostokąta, ale trawiona wieloma pożarami i niejednokrotnie niszczona została. Przebudowana, właściwie odbudowana tak porządnie w połowie XIX wieku, a przebudowana nieco, czyli dobudowana zakrystia po prawej stronie z boku, na przełomie XIX i XX wieku. Jaką rolę pełniła na początku ta kaplica konsekrowana na miejscu świątyni pogańskiej? Otóż to była kaplica razem z przylegającym doń budynkiem dla trędowatych.
ponieważ taki budynek dla trędowatych był z reguły obsługiwany przez zakonników, wyrzucany poza nawias miasta, dlatego tutaj ją wybudowano właśnie. Następnie, jak od tego XIV wieku, kiedy już wybudowano taką w stylu gotyckim, taki niewielki kościół, pełnił on rolę kaplicy cmentarnej. I dopiero po 1945 roku został on kościołem katolickim.